Cześć i witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj wymyśliłem coś dla Was nietypowego i pierwszy raz takie coś robię, ponieważ dużo osób tak naprawdę wysyła mi dużo linków do różnych stron z tatuażami, z informacjami. Często to czytałem i wykorzystywałem to na swojego materiału, czy to w formie wideo, czy to na blogu, czy na fanpage'u, tak? A teraz postanowiłem, że na żywo skomentuję to, co dostałem, a dostałem fajny materiał od mojej koleżanki Agnieszki. Już to kiedyś widziałem, ale teraz ponownie przypomniało mi się, gdy mi to wysłała. Jednocześnie chcę Was poinformować, że projekt INK trwa już ponad 2,5 roku, tak? W marcu 2015 powstał i wtedy też zaczynałem robić pierwsze filmiki. I kto obserwuje mnie od początku, ten wie, że na początku te filmiki były strasznie fatalne. Być może teraz też są fatalne, ale wtedy były fatalne pod kątem montażu, bo sugerowałem się całkowicie innymi wartościami montażu. Jakieś dodawałem dziwne, niepotrzebne przebitki i te materiały, które nakręcałem w 2015 czy 2016 na początku, teraz jakby ponowię. Dodam coś nowego, jakiś powiew świeżości, nowe moje przemyślenia i te materiały, które 2 lata temu nagrywałem, teraz pojawią się w nowej wersji na kanale. Także czekajcie, bo będzie naprawdę sporo fajnych rzeczy. I ten materiał, który dzisiaj Wam pokażę, ma też odzwierciedlenie w życiu. Bo to nie są tylko informacje, ale sami zaraz zobaczycie, dużo osób ma z tym problem. Więc zaczynamy. Więc tak, młodzi ludzie, dużo osób zastanawia się, jak będzie wyglądał tatuaż po 2, 3, 10 latach i dużo osób się mnie pyta, no słuchaj Dawid, ten tatuaż był po zabiegu 2 dni tak czarny, tak kolorowy, intensywnie, a teraz miesiąc po już blask spadł. No niestety lub stety tak to właśnie wygląda. I zobaczcie tutaj. Tutaj mamy w tym momencie pokazany tatuaż Skydiver Fresh i 8 lat później. Sami widzicie, no, tatuaż jest wykonany jak jest wykonany, ale po 8 latach zdecydowanie jest on bardziej blady. I to jest racja, to też zależy od tego, jak to pielęgnujemy w tym czasie, ale po 8 latach tatuaż faktycznie może stracić na soczystości. Tutaj mamy kolejny przykład, to jest an old person, stara osoba, wiadomo. I tutaj mamy fresh pokazane i mamy pokazane later, jak to wygląda. Tutaj zastanawiam się, czy to naprawdę jest w takiej kolejności, czy ten later to nie jest tatuaż, który już wyblakł, a ten fresh to jest już cover, znaczy cover, odnowiona, odświeżona wersja. Mi się wydaje, że komuś tu się mogło pomylić i z later zrobił fresh, czyli stary wzór był gdzieś tam zrobiony w latach 90. a później został on zakryty. Mogę się mylić? Znaczy zakryty, został on odświeżony. Mogę się mylić? Nie wiem, mi się wydaje, że tak może być, chociażby tutaj po tych paluchach wnioskuję, że tak raczej jest. Tutaj takie węże po 3 latach faktycznie na plecach mogą tak wyblaknąć. Pewnie niejedni z Was tak mają, oglądając teraz to nagranie stwierdzają, tak, dokładnie tak mam. Tutaj Musical Notes, tak, tutaj mamy nutki, tylko pytanie, czy to jest ta sama osoba, bo czasami takie właśnie zbiory, takie pokazy różnych porównań nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, bo to są 2 inne osoby. I tutaj widzę, że faktycznie to może być ta sama osoba, tak? Tutaj trochę kolor mocno wyblakł i czernie też wyblakły. No, sami widzicie, nie wiadomo po jakim czasie, ale też pewnie z 5 lat. Fresh 4 lata później. Ok, może być. I tutaj mamy przykład idealny, że dużo osób naprawdę decyduje się na małą czcionkę delikatną igłą i lata później jest to jedna wielka kreska. I to sam wiem po sobie, bo sam mam takie tatuaże, gdzie mam drobną kreską robione i one się po latach po prostu zlały. I tutaj ewidentnie jest taki przykład. Także też trzeba uważać, co się chce zrobić, bo dużo osób chce mieć delikatny tatuaż, delikatną czcionkę, a później wychodzi jak wychodzi. Tutaj na paluchu, jak sami wiecie, w niejednych salonach tatuażu Wam odmawiają robienie tatuażu na paluchu, szczególnie na wewnętrznej lub zewnętrznej części, tak? Z racji tego, że rąk używamy codziennie, cały czas, do wszystkich czynności i to się po prostu ściera. I prosiłbym Was jednak w tym momencie, nie komentujcie tych paznokci, tak? Bo tutaj komentujemy ewentualnie tatuaż lub efekt, tak? Na paluchach ciężko się ściera, tak samo jak na stopach. Tutaj fresh i 4 lata później. No tutaj widzimy, ten klucz jest zaraz zrobione zdjęcie, no zaraz po wykonaniu. No po wykonaniu zawsze będzie soczysty, idealny, nawet 2 tygodnie później już będzie miał stracony blask. Także tutaj te dwa klucze, no to jest ten klucz, tak, ale no tu widać, że faktycznie trochę zmienił swój kształt nawet trochę pod innym kątem. Nie, to raczej jest ten klucz, tak? Chociaż tutaj, jak patrzę na, widzicie, tutaj ten ząb, no ciężko stwierdzić, no ale okej. Zaraz będą pewnie komenty, że tutaj głupotę gadam, że mam się bardziej przygotować, ale czasami naprawdę ciężko stwierdzić, bo i skóra może się bardziej ściągnąć lub rozciągnąć. O, koń. O proszę. No pamiętajcie, plecy to jest takie miejsce, że czasami się to po prostu jakby zaniedbuje, bo i nie smaruje się, i nie balsamuje się. Jak się wychodzi na słońce, no to czasami się mówi, a te pół godziny, godzinę na słońcu, to co to mi za różnica, tak? Ale później są właśnie takie efekty, że tatuaż wyblaknie. O, Taurus tutaj, tribalowaty Taurus. Świeży, 4 lata później. No, jest taka możliwość. Widzicie, powycierany już trochę, powyblakły. O, jaszczura. Świeża i 7 lat później. Taki efekt. Mieliście tak? Niektórzy na pewno. I później trzeba odświeżać. Ja sam mam tatuaże, które odświeżyłem. Tutaj rybka za uchem. No i tutaj coś mi jest podejrzane, bo albo to zostało faktycznie kiepsko wbite, ale tutaj kolory w ogóle są całkiem inne. Tutaj nawet nie wiem, czy warto to komentować, czy to w ogóle jest ten tatuaż. Trudno mi stwierdzić. No tutaj na tym zdjęciu, na świeżym, ta rybka jest trochę szczuplejsza, tutaj trochę jest gruba. Nie wiem, czy to jest to. Wydaje mi się, że to nie jest ta praca w ogóle, chociażby po tej płetwie tutaj. Ciężko, ciężko. Albo tutaj ten kolor, to. Nie, to mi się wydaje, że to nie jest ta praca. O, patrzcie. To jest coś innego. Tutaj wyczuwam szwindel ściemę. Świeży 17 lat później. No to kiedy by to te 17 lat później miało być? Czyli to by musiało być w latach 90. lub na początku nowego wieku zrobione, tak? No, jest to możliwe, tak? Jest to możliwe. Sami widzicie, dużo osób ma takie tatuaże. Później są poprawiane. Pewnie ten tatuaż w tej chwili, ten Jezus Chrystus już jest poprawiony. O, jaskółeczka tutaj totalnie wytarta. Nie wiem, na jakiej to jest części ciała. To mi wygląda chyba na stopę, o ile się nie mylę. Tutaj może trochę buta. Nie wiem, nie będę tutaj zgadywał. Celtycki wzór, o, świeży. 15 lat później, tak, też te kreski się zlały i jest to taki jedna wielka bryła. Tutaj widzimy, proszę ja was, rekina. Sami efekt widzicie. Aż tak źle nie ma. Tutaj ten rekin nawet fajnie wygląda po tych 13 latach. Faktycznie w wodzie. O, coś strasznego. O, świeży i po wygojeniu. Tutaj mamy taki efekt, no, świeże po wygojeniu, czyli miesiąc po. No jest delikatnie mniej świecący, wiadomo. Jest już delikatnie bladszy o pół tonu. No, na wewnętrznej strony ust, na wardze, no to wiadomo, że to się powyciera. I zęby, i jedzenie, i wszystko. No proszę ja was, tutaj wiadomo, że się powyciera. Dłonie to również specyficzne miejsce, sam wiem po sobie, mam na dłoni, na lewej stronie mam ciemny wzór i po pół roku już mi się powycierało. No. Tak, podobnie jak z palcami, tak? Tylko że tutaj no 15 lat później, no to efekt jest widać, kolory totalnie powychodziły, wtedy widocznie coś źle było wbite, no. Nie no, na wewnętrznej stronie dłoni, no proszę ja was, tutaj to no nie się dziwię, że fresh later, ciekawe kiedy to later, pewnie jakby to było 10 lat później, to by tego już w ogóle nie było. No ale w ogóle szacun dla wykonawcy tego, dla osoby, która ma to wykonane, to trochę popiekło. No i co? I mamy tyle. To wszystko. 20 opcji. Mam nadzieję, że znaleźliście niejedną odpowiedź i niejedno nurtujące was pytanie zostało tutaj odpowiedziane, rozwiane. Mam nadzieję, że ta seria, no tutaj chyba z 10 minut wyjdzie w montażu, wam się nie znudziła, że wam się spodoba. Mam nadzieję, że wyślecie mi też jakieś fajne materiały, ja to pokomentuję. I mam nadzieję, że z miłą chęcią oglądacie to, co dla was tworzę. Jeżeli lubicie to, co dla was robię, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie ten materiał na waszych social media. Zachęcam was do obserwacji Projekt INK na Instagramie, Snapchacie, do subskrypcji na YouTubie. Dajcie w komentarzach znać, co o tych 20 pracach myślicie. Czy mieliście podobnie, czy wam się wygoiło, a później było delikatnie bledsze, tak? Czy po, nie wiem, 10, po 8 latach wasze tatuaże wyglądają nadal tak samo jak po pierwszym dniu, czy jest to jednak inaczej, bo jak sami wiecie, tatuaż po wykonaniu wygląda idealnie, ale już miesiąc, dwa, rok później już wygląda trochę inaczej. Dlatego też trzeba zapytać niektórych nosicieli tych tatuaży w danym salonie, w którym chcecie wykonywać sobie ten tatuaż, jak ten tatuaż wygląda po latach, bo niektórzy wstawiają w swoje galerie tatuaże zaraz po zrobieniu, a później wygląda to całkowicie inaczej. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. No i trzymajcie się i dajcie koniecznie znać, co o tym wszystkim myślicie. Hej!